na stole święcony, tuż obok baranek, w koszyczku pełnobarwnych pisanek i jakże znamienne w polskim krajobrazie budzące się do życia wiosenne bazie. Zielony barwinek, fiołki i żonkile malują kolorem uroczyste chwile. W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie, gdy wielkanocne na stole śniadanie. Wielkanoc to najstarsze święto chrześcijańskie, a jednocześnie największe, najuroczyściej obchodzone i najweselsze. Poprzedza je 40-dniowy post. Ostatni tydzień Wielkiego Postu, czyli Wielki Tydzień, rozpoczyna Niedziela Palmowa, obchodzona na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Tego dnia święcimy palmy, gałązki wierzby bądź leszczyny przystrojone kolorowymi wstążkami i kwiatami. Palmom przypisywane są nadzwyczajne właściwości. Chronią przed złem, a zjedzenie jednej bazi wróży zdrowie i bogactwo. W chór zaśpiewa pieśń „Wjeżdża król”.